przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Jerzego Bukowskiego, rzecznika porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże. Panie doktorze, działacz prokremlowskiej partii Zmiana skandalicznie kpi sobie ze zbrodni w Katyniu. Skandaliczne zachowanie. Mówiąc szczerze, brak jest słów, zwłaszcza, że na antenie tak szacownego zgłosi nie należy używać słów, które kogokolwiek obrażały, ale tutaj się cisną same takie słowa na usta. Jeżeli ktoś pisze na swoim profilu facebookowym, że proponuje nową dyscyplinę olimpijską, strzelanie w tył głowy na czas w rowie katyńskim, no to wydaje mi się, że słowo podłość, hańba, kanalia, te słowa są chyba tutaj adekwatne i mam nadzieję, że w tej sprawie podejmie działania prokuratura z urzędu, dlatego że jest to zniewaga, jakiej nie wolno w niepodległym państwie puszczać płazem. Nie ma to nic wspólnego z wolnością słowa, bo z pewnością takim właśnie argumentem będzie się radzie, czego bronił ten pan Bartosz Tomaski, członek własny partii Zmiana, tej partii prokremlowskiej, który jeden z przedstawicieli został niedawno aresztowany, z tego co pamiętam, właśnie pod zarzutem działania na rzecz Kremla. Więc tutaj nie ma nic wspólnego ani wolne słowa, ani swobody obywatelskie. To jest po prostu jeden wielki skandal. Niektórzy internauci, bo sprawa już jest głośna, w internecie twierdzą, że on bardziej się nadaje do leczenia psychiatrycznego, ale jedno drugiego nie wyklucza. Jedno drugiego nie wyklucza. Uważam, że jeżeli materiał na ten temat znajduje się w tak poczytnym piśmie jak Super Express, wczoraj Kazimierz Kurzański o tym napisał, to ewidentną sprawą jest, że prokuratura, która przegląda przecież wszystkie gazety, słucha radia, słucha telewizji i dostaje dostępne informacje, powinna w tej sprawie zareagować. Bardzo szybko reaguje policja i prokuratura, na przykład wtedy, kiedy na drogi Bolesława Wieluta na warszawskich powozkach jest narysowane słowo kat, namalowane i czerwona gwiazda. Thank you.